Dzień dobry, dzisiaj wzięliście króciutki odcineczek sadzenia mojego poletka, to proszę bardzo. O, wujek Boguś swoim ruskim. Zobaczymy, jak to będzie szło, jeszcze zapowietrza się, bo co? Bo układ paliwowy żeśmy cały wymieniali. No i jest problem. No. Co? Weź może mniejszym biegiem, polowym go. No kręcą się ładnie. Polowym biegiem, powolutku i... O! Kółka się kręcą. Dużo ziemniaczków nie ma, tu będzie 20 rajek po 20 metrów. Tak, dla siebie tylko i troszkę warzywek, jak znalazł. Dobra. Dobra, dawaj do góry. No. Dobra, jeździ, i tak jeszcze jest w tym fazie, to... Opa. I tak. Ciocia tam macha grabkami. Sadzi warzywa. Cebulę dokładnie. No, słodką. Dobra. I co? Zabiorę sobie kamerkę na głowę. Będzie wygodniej. Czekajcie. Wujek, do góry! Do góry! Wziąłem kamerkę szybko Mateusza. Dzisiaj jest co? Środa, 28 bodajże. Akurat pogoda jest, to wsadzimy parę pyrków. Dobra. Ja tu se dygnę, żeby się kółko kręciło, no. I wio. Tu jest... Za wolno trochę. Nie, dobrze, niech se tak jedzie. Ale tamta rajka, wiesz, nie dociska. Dobra. O. Dobra, idzie. Dobra. No wiesz, to jest... No to tam się tak działo, że tam... Nie, ta rajka szerzej bierze czy jak? Czy ściągało całą sadzarkę na lewo chyba i dlatego? No. Na łańcuchach. No ta góreczka taka była. Tak, nie, nie. Na pustej sadzarce się poprawi najwyżej już. O. O kurwa, ale się ziemia zebrała. Hyc. Się rajka rozsypała. Rajka się rozsypała, bo na łańcuchach wujkowi ściąga sadzarkę i... No,
Dobra, stój, ja wybiorę te kuty spod tego. Dobra, dawaj. Nic się nie dzieje, słuchaj, tyle co tu jest ziemniaków to. Czekaj, popompuję go jeszcze. To minęło. I co? Wujek Ruskiego odkurzył, a Ruski już przerobił swoje lata. Na siebie zarobił milion razy już. Także i tak jest dobrze. Dobra. Kręci się? Kręci, kręci. Czekaj, stop! Daj mi na chwilę klucz, trzeba śrubę skręcić, bo ta sadzarka jest pochylona trochę do tyłu za bardzo i no. Te kółka się nie kręcą jak trzeba. No weź tutaj, no. O. Wiem o co chodzi. I ona za bardzo ryje. No taki mam plan. Tylko jak wyschnie. U dzikowej doram ten kawałek i to leżówką przeleci się i już. Byłem w Łapowie teraz. No. Facet to samo miał co i ty. Złąki, bo ja rozumiem, tak, gołębioszki tam. Normalnie sprawy poorał. No. Nie, ale to z jakimś leżą. Talerzówką leżą. No. Najpierw talerzówką pociął teraz, potem poorał. Potem jeszcze raz przechął talerzówką i dopiero posadził się jak. No ja ci mówię, ja tam wjadę sobie talerzówką jeszcze, jak to przeschnie, to zobaczysz, jaką robotę zrobi. Ja mówię, zrobię, co? Zrobi się talerzówką, tylko niech to troszkę obeschnie i zobaczysz. A tam se... No pamiętam. No, a tutaj gdzie jeszcze wyjdą do krzaczki, gdzie nie będzie ziemniaka. To się wsadzi ręcznie. I będzie. Tak, i będzie. Nie jest to idealne uprawienie, bo no bo po nie, mogliśmy jakby zaorał po żniwach, tak jak ja orałem sta pole, to kuty zgniły, nie ma praktycznie w ogóle kutów. Jeszcze raz przeorałem ci kawałeczek zobaczyć, to nic nie ma kutów, czysta ziemia. A to oraliśmy w listopadzie chyba. Teraz to trawa rośnie, to się wstrzymać do żniw. Dopiero jak po żniwach będę pole orał, to się wtedy zorze. No bo to zaraz zarośnie z powrotem, bo teraz wszystko kiełkuje. A potem będę się człowiek męczył. Jak Karol dobrze mówi, że teraz trawa rośnie, będzie wyrośnie trawa na kutach. No bo przełożę, że tam korzenie są w trawie, w kutach, to wyrośnie, nie? Tak. Talerzówko jak będę robił, ewentualnie mogę to pociąć i już. O, ta
talerzówką, o. To się potnie i tyle. No tak robił, taką łąkę miał jak tutaj. No. Przyjechał talerzówką, ściął talerzówką to, po tym poorał i po tym skiby jeszcze raz przyjechał i ściął. No widzisz, i robotę zrobiło. No i robotę zrobił taką też. Dobra, tamte rajki zasypałem, co się wyryły. Weź no tego, weź no te. I rzuć ten worek. Już czekaj. Hyc. To mówi, że tam od spodu jeszcze kapie, z tyłu szczelki. No, z tego. Z tego, jak to się mówi? Z pompki. Z pompki, ta. Może tam powietrze, wiesz, te układy paliwowe to. No nie jest, bo widzisz, że się dusi. Wiesz, jak najbardziej one właśnie na placki, bo to tak do jedzenia to są suche na placki, super. Jak chcesz, to bierz cały worek, bo miałem ci je zanieść i wiesz. Nie, cały to sobie będzie tam jeli. Ja tam nie jemy tych ziemniaków, ci drugie pół dla ciebie, a my mamy przecież jeszcze ze 3 worki ziemniaków. No. Dobra, to zgarnę je i co? To kończymy odcinek. Pomachaj bujek do kamery. Pozdrów widzów. Tak jest. Następny odcinek z obradlania będzie. Z wujkiem Mogusiem, no. Zatrzymajcie się i do zobaczenia.